Dzień dobry Państwu, czy też dobry wieczór. Witam Państwa na kolejnym wykładzie towarzyszącym wystawie Mattia Preti, odkrywając barokowe tajemnice Malty, którą do 3 marca można oglądać tutaj w Łazienkach Królewskich w Podchorążówce. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć panią Alicję Jakubowską z Zamku Królewskiego w Warszawie. Pani Alicja opiekuje się tam zbiorem malarstwa. Pani Alicja z wykształcenia jest historyczką sztuki, stażystką w Heritage Malta, absolwentką Royal Collection Studies, stypendystką Fundazione Giorgio Cini. W Zamku Królewskim pracuje od 2007 roku i jest współautorką, autorką wielu wystaw, kuratorką wielu wystaw, między innymi 36 razy Rembrandt, Świat Rembrandta, Artyści, Mieszczanie, Odkrywcy oraz pokazu Mattia Preti, Partia Tryktraka. I ten obraz można właśnie oglądać do 3 marca w Podchorążówce. Dzisiaj pani Alicja Jakubowska wystąpi z wykładem Mattia Preti, nie tylko sztuka religijna, malarstwo alegorii i historii. Serdecznie zapraszam. Oddaję głos. Dobry wieczór. Zaraz zobaczymy, czy mnie słychać. Jeszcze przerwa techniczna. Czy teraz lepiej? Jeśli nie, to będę mówić głośno. Dobrze, teraz przywitam się z Państwem jeszcze raz. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Rzeczywiście przyznam, że ten temat Mattia Preti, jego twórczość jest mi o tyle bliska, że rzeczywiście mogłam oglądać jego dzieła na własne oczy, szczególnie na tej tak niezwykłej wyspie, jaką jest Malta, ale także w Rzymie. I więc jeszcze raz dziękuję za wprowadzenie. Dzisiaj, wykład, który towarzyszy temu pięknemu pokazowi dzieł Mattia Pretiego, które przyjechały z Malty. Tak i nadałam tytuł, taki, który od razu wprowadza pewną tezę, to znaczy Mattia Preti nie tylko sztuka religijna, malarstwo alegorii i historii. I już przechodzimy dalej. Zaraz wyjaśnię na początku dosłownie kilka słów przypomnienia o tym, kim był Mattia Preti, bo tutaj oczywiście to wszystko jest pięknie przedstawione na wystawie. Jest publikacja towarzysząca wystawie, są inne prezentacje, więc tylko sobie po prostu pokrótce przypomnijmy. Tutaj są daty życia tego artysty. Urodzony w tawernie na południu Italii w 1613 roku, zmarł na Malcie, pod koniec, pod koniec XVII wieku, więc jego twórczość rzeczywiście obejmuje bardzo dużą część tego stulecia. Tutaj piękny autoportret, a w zasadzie fragment większego obrazu. I ten obraz jest dowodem na to, bo on przedstawia generalnie kazanie świętego Jana Chrzciciela, patrona zakonu Joannitów. Od tej łacińskiej wersji imienia świętego Jana. Mattia Preti ukazał siebie u stóp świętego Jana, jako ten gest kładzenia ręki na sercu pokazuje, że on jest oddany świętemu Janowi, oddany zakonowi maltańskiemu. To, na co się bardzo zwraca uwagę, to są te atrybuty, przedmioty, które towarzyszą artyście, czyli miecz i pędzel. To są te dwa przedmioty, które w symboliczny sposób pokazują, czemu jest poświęcone jego życie. Bo Mattia Preti był nie tylko malarzem i rysownikiem, którego definiujemy jako artystę tworzącego w epoce baroku, ale był też jednocześnie rycerzem maltańskim, co cały czas trzeba przypominać. Co więcej, starał się o to, zabiegał o to, bardzo mu na tym zależało. I całe swoje życie właśnie służył sztuce i swoją sztuką służył zakonowi maltańskiemu. Pracował we Włoszech i na Malcie.
Otrzymywał prestiżowe zlecenia na obrazy o tematyce. No właśnie, kojarzymy go jako artystę, który tworzył przede wszystkim malarstwo religijne, ale okazuje się, że nie tylko. Malował obrazy tak zwane sztalugowe, czyli te, które zwykle określamy jako obrazy, prawda? Te przenośne, malowane, nie wiem, na płótnie, w ramach, ale też freski, czyli te związane z na stałe z danym wnętrzem, wnętrza kościoła czy pałacu. Zapędziłam się. No i teraz tak, artysta pochodził z południa Włoch, ale no cóż, w poszukiwaniu zleceń wielu artystów w tamtym czasie ciągnęło do innych ważnych ośrodków, do Florencji, Wenecji, no i oczywiście Rzymu, papieskiego Rzymu, który w czasach baroku był tym miejscem, które przyciągało artystów z tego powodu, że powstawało tam wiele ważnych fundacji, kościołów, pałaców i oczywiście to zapotrzebowanie było ciągłe, nieustanne. Mattia Preti również udał się do Rzymu i w takim wieku, w jakim w zasadzie artyści w całej Europie podejmowali właśnie jakieś takie decyzje życiowe, przenosząc się do innych miejsc, czyli mniej więcej koło 20 roku życia. Nie jechał tam zupełnie bezpodstawnie, jakby tylko snując plany o swojej pięknej przyszłości. Mieszkał tam już jego brat Gregorio Preti, który również był malarzem, więc jakby ścieżka była już w bardzo dużej mierze utorowana, a wcześniej jeszcze tam zamieszkał ich wuj obu braci, więc możecie Państwo sobie wyobrazić, że jednak ta droga była troszeczkę łatwiejsza. Pokazuję tutaj jeszcze tylko tak celem zasygnalizowania, że być może tam w tej drodze do Rzymu jeszcze Mattia Preti pojawił się w Neapolu i być może poznał osobiście Giovanniego Battiste Caracciolo, którego obraz tutaj pokazuje, bo to, co jest istotne i to, co jest, będą Państwo widzieli na licznych obrazach, które Państwu zaprezentuję, Mattia Preti na pewno w wczesnych latach swojego życia artystycznego był niesamowicie zafascynowany Caravaggiem, a Caracciolo był, no właśnie, pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, Mattia Preti urodził się 3 lata po śmierci Caravaggia. Nie miał szansy zetknąć się z nim osobiście w żaden sposób. Natomiast już z takim kimś jak Caracciolo, który żył w Neapolu, tworzył w Neapolu już jak najbardziej. No właśnie. I to jest Rzym czasów Matti Pretiego. W zasadzie już w tych czasach artysta powoli myślał o powrocie na południe. Już powoli się przenosił z powrotem do Neapolu, gdzie no właśnie tacy wielcy artyści jak Caracciolo czy Giuseppe de Ribera już nie żyli, a ich potężna wpływowa, nieformalna organizacja, która jakby przejmowała większość zleceń i pilnowała tego, żeby dostawać dla siebie zlecenia w tym mieście, już jakby nie zagrażała innym artystom, więc stąd Mattia Preti mógł powoli pomyśleć o powrocie, powiedzmy, w bliższe sobie południowe strony. Następnie, ja tak bardzo, bardzo skrótowo oczywiście to życie przypominam, następnie z Neapolu już było mu dużo bliżej na Maltę, już w Neapolu łapał te kontakty, zresztą będąc w Rzymie również z rycerzami zakonu Joannitów. Ja przypomnę, że będąc jeszcze właśnie w Rzymie w 1642 otrzymał już taką, nazwijmy to, nominację na taki pierwszy stopień, nazwijmy to, bycia rycerzem maltańskim. Muszę dodać, że rzeczywiście tutaj to nie jest tylko, nie były takie zabiegi tylko o puste stanowisko, ale Mattia Preti faktycznie fascynował się na przykład szermierką i wydaje, niektórzy twierdzą, że nawet być może należał do gwardii papieskiej w pewnym momencie. W każdym razie, więc mówię to, żeby pokazać jakby to jego doświadczenie bardzo, bardzo ciekawe i to, że jego związanie się z zakonem maltańskim nie było takie jakby
puste, bezpodstawne i tylko nie polegało tylko na tym, żeby dostać zlecenia. To jest obraz, który pokazuje Mattie Pretiego. Autoportret znowu, ale już poświęcony jakby jemu samemu. Malarz być może nie zdecydowałby się na takie przedstawienie, którego pokazuje już, jak widzicie Państwo, w późnych latach życia, na cztery lata przed śmiercią, ale ponieważ medyceusze we Florencji kolekcjonowali portrety artystów, więc również i Mattia Preti nie odmówił im stworzenia takiego właśnie przedstawienia samego siebie. I znowu zwracam uwagę, on cały czas jest wierny tym swoim ideałom, co też mówię o tym jakby... No właśnie, to jest ważne w kontekście całego wykładu, ponieważ naszego spotkania, ponieważ to malarstwo Mattie Pretiego, no właśnie, ono jest pełne symboli, ono jest pełne treści. To nie jest malarstwo tworzone, nazwijmy to, na pusto, które ma tylko dokumentować rzeczywistość, nie wiem, jakoś, przepraszam, że tak powiem, beznamiętnie relacjonować jakieś sceny, czy to religijne, czy inne historie, ale właśnie tam mają być jakieś jeszcze głębsze treści. I znowu zwracam uwagę na to, że... Tak. Tak, to jest przedstawienie w takiej półpostaci, więc jakby to jest już cały obraz. I zwracam uwagę na to, że znowu w prawej dłoni Mattia Preti trzyma pędzel, a w lewej tutaj ma tą dłoń zaciśniętą na rękojeści, trudno mi powiedzieć, zdaje się, że szpady, nie jest to dobrze widoczne. Nie chcę tutaj w każdym razie broni siecznej, broni białej. Szpada to nie... Niedobrze. Powiedzmy, że jest to szpada. Wiem, że bronioznawcy mnie tutaj pewnie wyśmieją, ale już nie wchodźmy w niuanse. Więc... istotna jest w każdym razie ten, nazwijmy to, dualizm, a jednocześnie jakby no jednak to powołanie Mattie Pretiego, który czuje się i rycerzem maltańskim, i artystą. Teraz obraz z wczesnego okresu twórczości Mattie Pretiego, powołanie świętego Mateusza. Obraz jak najbardziej religijny, oczywiście zaczerpnięty z Biblii, z Ewangelii. I teraz, kiedy patrzymy na to dzieło, no to właśnie wspominałam, tak musiałam zrobić właśnie takie małe wprowadzenie, przypomnieć to życie Mattie Pretiego, to jego związanie właśnie właśnie takie artystyczne związanie z Caravaggiem, ale też z naśladowcami Caravaggia, takimi jak chociażby Caracciolo, no bo właśnie to jest widoczne i w jego wczesnych latach twórczości, tutaj ten silny światłocień. I kiedy patrzą Państwo, może na to dzieło, może przypominacie sobie Państwo oczywiście ten sławny obraz Caravaggia, powołanie świętego Mateusza, prawda? Powtórzenie gestu, sposób oświetlenia, na taka spontaniczność tej sceny, no i jej jednak taki, jakby nie patrzeć, realizm. Mattia Preti może być kojarzony, no właśnie, cały czas mówię, przez to związanie z zakonem maltańskim, on jest kojarzony jako artysta bardzo, który poświęcił się właśnie służbie zakonowi maltańskiemu, ergo właśnie malarstwu religijnemu. I tutaj przepiękny przykład, bo pokazuje, że tutaj jego sztuka ewoluowała. Najpierw to było poświęcenie Caravaggiowi, teraz widzimy, że tutaj już późne lata 50. ten styl się, no dalej tu jest światłocień, dalej jest taki dramatyzm, tak, ale już jest zmiana kolorystyki, jest bardziej stonowana, widać, że to się wszystko zmienia i szczególnie dobrze widać to na zestawieniu między obrazem Caravaggia Nawrócenie świętego Pawła i realizacją tego samego tematu u Mattie Pretiego w Nawróceniu świętego Pawła w drodze do Damaszku z katedry świętego Pawła w Mdynie na Malcie. O ile Caravaggio tu się koncentruje w zasadzie na tej samej postaci świętego Pawła z wyeksponowaną tutaj postacią konia, który dominuje tą scenę, no
prawej stronie widzimy no, jakiś taki, no, nie chcę powiedzieć, że chaos, ale nagromadzenie postaci. Też to jest bardzo dynamiczna scena, ale zobaczmy, jak inna jest kolorystyka, ten światłocień. Tak jest, ale nie tak dramatyczny. Nie ma tego też takiego, takiej sceniczności, jakby teatralności tej sceny. Więc Mattia Preti tworzy też jakby, no... No właśnie wypracowuje swoje własne formuły z czasem. Jeszcze w ramach przypomnienia, jeszcze jedno dzieło Matti Pretiego, Ukrzyżowanie świętego Andrzeja z kościoła Sant'Andrea della Valle w Rzymie, fresk dużych rozmiarów, dominujący nad ołtarzem głównym. No tutaj mamy do czynienia oczywiście ze względu na technikę fresku, ale też widzimy zupełną jakąś taką zmianę kolorystyki. Też dużo inspiracji malarstwem weneckim, bo Preti odwiedził też północne Włochy. Więc to wszystko pokazuje, bo chcę powiedzieć, że właśnie to był taki artysta wszechstronny. On wszechstronnie też działał w obrębie tego malarstwa religijnego. No ale właśnie, to nie było tylko malarstwo religijne, które jakby zapełniało jego życie artystyczne. Tu jest portret pędzla Pretiego, który przedstawia jednego z wielkich mistrzów zakonu maltańskiego, namalowany w około 1660 roku. Mówi się o takiej pewnej intymności tego portretu, w tym sensie, że on jest taki kameralny. Ten wielki mistrz wcale nie jest namalowany jakoś spektakularnie. Raczej chodzi o jakby jego scharakteryzowanie. Być może ten obraz posłużył do stworzenia portretu nagrobnego, rzeźbionego. Stąd tutaj takie podkreślenie wyraźne cech twarzy wielkiego mistrza Martina de Reti. I jeszcze jeden. Czasem pojawiają się takie obrazy jak ten, które są właśnie, które nagle okazuje się, że Mattia Preti malował. Być może to jest tylko fragment, jakaś próbka, wprawka. Mężczyzna tnący blok tabaki, prawda? Mamy malarstwo religijne, mamy portret i nagle tego typu malarstwo. I co z tym zrobić, prawda? Ten obraz pojawił się na aukcji, tak jak tu zanotowałam, w Sotheby's w Nowym Jorku w zeszłym roku, czyli nie tak dawno. Czyli ten Mattia Preti, prawda? To nie jest tak, że już wszystko jest odkryte i wszystko wie. I nie wiem, niektóre obrazy no, mają takie, jakby nazwijmy to, powroty do publicznej, jakby do publicznego dyskursu. Więc dobrze, przechodzę dalej, już się na tym nie skupiam. No i właśnie, jeden z bohaterów tej wystawy, no oczywiście nie mogę o nim nie wspomnieć, bo szczęśliwie udało się go zakupić do zbiorów polskich, czyli oprócz Muzeum Narodowego, którego obraz Muzeum Narodowego w Warszawie, którego obraz też jest tu prezentowany na wystawie. No właśnie, to jest drugi z obrazów. O ile Muzeum Narodowe no to jest przykład sztuki religijnej, no tu mamy wreszcie, nareszcie, no właśnie, sztuka alegorii. Dlaczego alegorii? Mówiąc krótko, no symbole są jako takie, mówi się, że to są te postaci, przedmioty, które możemy różnie definiować. Alegorie mają raczej już takie ustalone, zdefiniowane znaczenie. Jakby patrząc na obraz dzieł o tematyce alegorycznej, mamy jakby otrzymać jasny przekaz i nie mieć raczej co do tego wątpliwości. No i właśnie gra w tryk-traka jest niewątpliwie obrazem alegorycznym. Oczywiście mamy tutaj przede wszystkim popis artystycznych umiejętności Matti Pretiego. To jest wizualna uczta niewątpliwie. Malowany w, no właśnie, połowa lat 30. w tym czasie, kiedy Mattia Preti przyjechał do Rzymu, miał okazję zobaczyć dzieła Caravaggia w kościołach Rzymu, zainspirować się nimi, ale też zobaczyć dzieła innych naśladowców, zobaczyć dzieła naśladowców Caravaggia. No i co tu mamy? Mamy trzy postaci właśnie ukazane w taki sposób teatralny. One są rzeczywiście jak postaci na scenie, bo tutaj nic za nimi nie ma. Nie wiem, być może jest to pusta ściana. Tutaj ta przestrzeń jest taka niedookreślona, jak mówimy. Jakby artysty nie interesuje to, co się dzieje naokoło. Jego interesuje to,
z czym mamy do czynienia. On się skupia na postaciach, na ludziach, na to, co się między nimi dzieje, na relacjach między nimi. Więc no właśnie, to jest ta głębia, tak? Wchodzimy nie tylko podziwiamy ten obraz jako wspaniale i ciekawie ubrane postaci, tak jak ta kobieta w tym niesamowicie takim rozbudowanym czepcu na głowie, którego próżno szukać właściwie w sztuce włoskiej, bo jednak włoskie, kiedy patrzyłam na rozmaite obrazy, bo szukałam właśnie tego typu przedstawień, próbowałam je z czymś, ten obraz Mati Pretiego zestawiać z innymi dziełami z epoki, czy wcześniejszymi, no jednak nie, ta moda, nazwijmy to moda, nakrycia głowy kobiet jednak były nieco inne, one przybierały raczej formę takiego wałka niż właśnie takiego wachlarza, więc generalnie analizując ten obraz doszłam do wniosku, że zresztą tutaj wspierana przez kolegów też, kolegów po fachu, kolegów i koleżanki po fachu, no właśnie stwierdziliśmy, że jednak musi być to obraz zdecydowanie symboliczny, bo kiedy patrzymy właśnie nastroje tych postaci bardzo, bardzo różne. Tutaj ten młody chłopiec z tą taką charakterystyczną dla Mati Pretiego, troszeczkę taką postrzępioną krezą, tym kołnierzem, tym puszystym, bardzo takim miękkim piórem. No właśnie, on jest, powiedzmy, że ubrany jeszcze w taki sposób zbliżony do czasów Mati Pretiego, no ale już ta zbroja to niekoniecznie już tego typu zbroje 100 lat albo więcej już, albo 100 lat wcześniej były noszone niż raczej w czasach Mati Pretiego, więc no i czwarty, nazwijmy to, bohater tej sceny, czyli Tryk-Trak. Tutaj nie będę się skupiać na samej grze, bo ona jest pięknie tutaj w jednej z prezentacji przez Łazienki Królewskie, prezentacji zrobionej, dostępnej na stronie Łazienek Królewskich, jest omówiona. Ja tylko powiem, że to była rzeczywiście gra, która zyskiwała popularność w XVII wieku, a już w XVIII wieku to w ogóle, można powiedzieć, oszalano. Ludzie oszaleli na tym punkcie i zaczęto tworzyć nawet stoliki do Tryk-Traka, który jeden z takich stolików właśnie tak się składa, że na Zamku Królewskim posiadamy i zestawiliśmy go w zeszłym roku właśnie z obrazem Mati Pretiego, jak również ze zbroją, która zdobiona takim krzyżem maltańskim, no, przypominała o tej drugiej stronie życia Mati Pretiego, o tym, że był rycerzem maltańskim. Dodaliśmy wtedy też ten obraz pokazywany już Caracciola, przedstawiając, no właśnie, prawdopodobnie świętego Jana Chrzciciela, czyli patrona zakonu joannitów. Mati Preti. No i kiedy patrzą Państwo na ten obraz i za chwileczkę też kolejny, ale już wracam do tego z kolekcji madryckiej. Widzicie Państwo, że ten motyw, który się pojawił w obrazie Zamku Królewskiego, no on w ogóle istniał w twórczości Mati Pretiego. To pod tym względem, oczywiście każde z tych dzieł jest wyjątkowe, jest inaczej skomponowane, ale widzimy cały czas te trzy figury wyodrębnione z tła. To skupienie na postaciach, na relacjach między nimi. O ile gra w Tryk-Traka była postrzegana jako taka gra, która uchodziła za, powiedzmy, nieco lepszą, nieco bardziej dystyngowaną, odpowiednią dla też osób, powiedzmy, wyższego stanu, bo ona wymaga, jeżeli ktoś z Państwa próbował grać w Tryk-Traka, ona wymaga nie tylko w tej grze ważne jest szczęście, bo rzuca się przecież kośćmi, ale też trzeba poruszać pionkami i tu już jest potrzebne myślenie strategiczne. Tak więc, no właśnie, więc być może w ten sposób Mati Preti pokazywał, no właśnie, to, że
te trzy osoby w różnym wieku, patrząc na tą planszę, planując kolejne kroki, być może planują swoje życie. Naprowadził mnie na ten tryb analiza tych postaci. Każda z nich jest w innym wieku i być może tutaj chodziło, bo często tak się zdarzało w dawnym malarstwie, że właśnie zestawienie tych osób w różnym wieku miało sygnalizować właśnie jakiś głębszy namysł nad życiem, pokazywać różne stany, jakby wiek życia ludzkiego, różne etapy życia ludzkiego. To nie tylko u Matti Pretiego się to pojawiało, także u innych artystów. No i właśnie koncert. Analogiczny w kompozycji. Muzykowanie było w czasach nowożytnych też taką jakąś przenośnią czy symbolem, jakimś odniesieniem do świata uczuć, do miłości. Muzykowanie z kimś oznaczało relację miłosną, być może więc znowu tutaj są jakieś treści nieco głębsze. No i trzeci z tych obrazów, tym razem z Ashmolean Museum w Oxfordzie, który ukazuje grę warcaby, czyli no właśnie, być może te obrazy były tworzone z myślą o jakimś cyklu, który miał ukazywać pewne wartości. To jest znak zapytania. Powiem, że z Mattią Pretim jest o tyle problem, że jego życie jest w pewnych momentach, czy nawet w dużych takich okresach czasowych, niedobrze udokumentowane. Pochodzenie, czy jak inaczej mówimy, proweniencja tych obrazów też nie jest jasna, więc trudno nam jakby dotrzeć i z całą pewnością stwierdzić, że tak, ten obraz był zamówiony dla tej czy tej osoby, miał znaczyć to i to, bo jednak to dużo by wyjaśniało, ale i tak jakby analizując te dzieła w oparciu też o, jak to mówimy, analogię, odniesienia do innych twórców, możemy coś więcej powiedzieć. Generalnie pokazywanie wszelkich gier, to możemy z całą pewnością sobie tutaj powiedzieć, pokazywanie wszelkich gier zwykle właśnie w obrazach nowożytnych miało to odniesienie do ludzkiego życia. Życie ludzkie jako gra, jako no właśnie starcie z przeciwnościami losu. Dobrze. I pokazuje oczywiście Caravaggia, sławny obraz z końca 1594 roku, który pokazuje właśnie trzech uczestników gry w karty. Tylko że tutaj ten kontekst jest troszeczkę inny. Tu mamy oszustów karcianych, którzy próbują wykorzystać tego młodego człowieka, który z taką ufnością i zadumą ukazany po lewej stronie patrzy w swoje karty i zastanawia się nad kolejnym ruchem. I znowu jakby chcę pokazać, że tutaj Mattia Preti ten temat czerpie właśnie od Caravaggia, ale też jego naśladowców, takich jak Georges de Latour, francusko brzmiące nazwisko, bo to francuski malarz, więc widzicie Państwo, że to wychodzi, że tutaj jakby to malarstwo Caravaggia, te tematy, one wychodzą też poza Italię. Naprawdę tego typu kompozycje bardzo się podobały. Jak widzicie Państwo, były realizowane nie tylko przez Mattia Pretiego, ale jego współczesnych mu artystów. Jakby malarstwo tego typu było na tyle atrakcyjne wizualnie, na tyle atrakcyjne tematycznie i pod względem przekazu, że jednak wielu artystów decydowało się na ich powtarzanie. Każdy ze sobie właściwą wrażliwością, swoją stylistyką, jakimiś dodatkowymi akcentami. Niemniej jednak, no właśnie, ale też inna rzecz, że cały czas był na te dzieła popyt, po prostu popyt. Więc
Aha, dobrze. I jeszcze Bartolomeo Manfredi, o którym się mówi, że on w zasadzie bardziej niż sam Caravaggio popularyzował tego typu sceny, właśnie takich spotkań, które tutaj jest, jedno z nich jest określone jako scena z lutnistą w tawernie. No właśnie, to są tego typu określenia, ale tak naprawdę znowu mamy do czynienia z takimi nieokreślonymi, prawda, wnętrzami, jakimiś wyjętymi zupełnie z czasu i przestrzeni, co jest nie bez znaczenia, bo kiedy wyjmujemy rzeczy z czasu i przestrzeni, one zaczynają funkcjonować poza czasem. Czyli zaczynają mieć wartość, przekaz uniwersalny. I teraz, no właśnie, to, że te postaci są ubrane w stroje takie czy inne, chociaż w wypadku akurat tutaj, tu nie dałam podpisu, ale już mówię, to jest Valentin de Boulogne, żołnierze grający w kości i karty. Czyli właśnie, no, możemy te sceny w ten sposób odnosić jakby no, do każdych czasów, tak? One zawierają jakieś przekazy etyczne, moralne, czy w ogóle jakieś takie, już mówiąc nie w takim poważnym tonie, po prostu jakieś refleksje nad życiem, prawda? No a z drugiej strony są po prostu bardzo przyjemnym, estetycznym doznaniem. Ale żeby nie wiązać Matti Pretiego tylko i wyłącznie ze scenami właśnie takich gier w karty, warcaby i tak dalej, chciałam pokazać Państwu jeszcze kilka przykładów jego właśnie bogatej twórczości na tym polu symboliki, alegorii, zupełnie innej. Okazuje się, że w takiej postaci, w jednej postaci Mattia Preti też jest w stanie zawrzeć pewne symbole i przesłania. Tu dosyć proste, można powiedzieć, bo mamy tu do czynienia z przedstawieniem nikogo innego, a Homera, tego mitycznego poety, autora Iliady, który zgodnie tutaj z jakby tradycyjnymi przekazami ukazany jest jako niewidomy poeta. Poezja była kojarzona też z muzyką właśnie, bo i muzyka, i poezja mają rytm. Też w dawnych czasach uważano, że właśnie poezji towarzyszyła muzyka, stąd takie właśnie przedstawienie. No i tutaj prawdopodobnie chodziło nie tylko o ukazanie samego Homera i jakby pokazanie jego, no właśnie, hipotetycznego portretu, bo przecież zastanówmy się, jest wiek XVII, a postać Homera to postać starożytna. Mamy oczywiście, tak, jak najbardziej rzeźby starożytne, jednak no, nikt nie jest w stanie stwierdzić z absolutną pewnością, a nawet nawet niewielką pewnością, jak naprawdę wyglądał Homer. Były przecież spory, czy na pewno Homer w ogóle istniał. Natomiast, no właśnie, Mattia Preti. Dlaczego Mattia Preti miałby malować Homera? Otóż Mattia Preti namalował wiele takich postaci ze świata starożytnego, Archimedesa, innych także filozofów. No i być może tak jak te przedstawienia gier, tu możemy też sugerować, zastanawiać się, że był to jakiś może większy cykl zamówiony przez zleceniodawcę, który miał pokazywać sławne postaci starożytne, bo tak to wtedy się działo, że intelektualiści, ci możni zleceniodawcy chętnie umieszczali w swoich rezydencjach właśnie przedstawienia, cykle przedstawień, czy poświęcone właśnie sławnym, starożytnym postaciom, czy jak zaraz zobaczymy też różnym wydarzeniom historycznym, starożytnym wydarzeniom historycznym. Bo no właśnie, jeszcze jedna ważna uwaga jest taka, że oczywiście jesteśmy w czasach nowożytnych, w czasach baroku, czyli są te dwa wielkie filary kultury europejskiej, sztuki europejskiej, czyli Biblia i czasy starożytne. I przez czasy starożytne, mówiąc czasy starożytne, mam na myśli nie tylko historię
historie pochodzące z mitologii, ale te rzeczywiste wydarzenia, postaci historyczne. Więc to jest rzeczywiście bardzo taki podstawowy punkt odniesienia dla artystów tamtych czasów. Jakby największy honor przedstawienie czy postaci, czy wydarzenia starożytnego. I tutaj przepraszam za jakość, bo powiem, że Mattia Preti, nie zawsze te jego dzieła są reprodukowane w dobrej jakości, nie są dostępne w dobrej jakości, zwłaszcza takie, które pochodzą z kolekcji prywatnych, tak jak ta Śmierć Katona, czyli sławnego, tym razem już z pewnością możemy stwierdzić, osoby realnej, osoby historycznej. Chodzi o Marka Porciusza Katona, który zmarł w 46 roku przed naszą erą i który był takim przykładem, takim nieprzyjednanym zwolennikiem partii republikańskiej. Walczył o to zachowanie republikańskiego charakteru starożytnego Rzymu. Wspierał Pompejusza. No a po jego klęsce, widząc jakby właśnie nadchodzący zmierzch Republiki, popełnił samobójstwo. No i to jest tutaj naprawdę niesamowite, bo znowu Mattia Preti jakby skupia się, to jest chyba dla niego też dosyć charakterystyczne, że on się skupia na postaci, prawda? On tutaj nie analizuje, nie wprowadza jakiejś analizy tłem, dodatkowymi elementami. Skupia się na tej postaci mężczyzny patrzącego w górę. Zobaczmy, że ten skręt ciała jest taki bardzo dynamiczny. Patrzymy na niego troszeczkę jakby od dołu, więc tu jest cały zasób takich barokowych narzędzi artystycznych. Jest ten silny światłocień, który sobie, nazwijmy to, może nie pożyczył, ale zaczerpnął od Caravaggia, więc ta scena mimo, że składa się, można powiedzieć, z jednej postaci, w zasadzie z jakichś drobnych powiedzmy przedmiotów u jego stóp, to skupiamy się właśnie na tym strasznym momencie śmierci Katona, prawda? To nas ma poruszyć. To poruszenie postaci, ten silny światłocień, te kontrasty kolorystyczne, to wszystko ma wywołać w nas pewne emocje. Taka jest sztuka baroku. No i właśnie, śmierć Katona. No właśnie, być może obraz został zamówiony przez osobę, której bliskie były tego typu ideały. No, dopowiem jeszcze raz to, że Katon był postrzegany wówczas w epoce nowożytnej jako ten ideał człowieka moralnego. I kolejne dzieło, tym razem już takie bardziej rozbudowane, jak widzimy, i nawiązujące do Homera, którego portret pokazałam, Enasz, Anchizes i Askaniusz uciekający z Troi, czyli mamy sceny, z końca Troi, miasta Troi, miasto już zdobyte, płonie i Eneasz, ten, który w przyszłości założy Rzym, ucieka z miasta ze swoim ojcem, synem, tam w tle jest jeszcze, tutaj nie podpisano, jeszcze jest żona. I teraz znowu, oczywiście bardzo temat jakby godny przedstawienia, zaczerpnięty ze starożytności, ze starożytnego posu. I to już może by wystarczyło, tak, żeby jeżeli chodzi jakby o, to już był naprawdę wystarczający motyw, tak, żeby przedstawić to dzieło. Ale tu jest jeszcze coś. Otóż Eneasz był założycielem Rzymu. Mattia Preti w latach 30. tworzył w Rzymie, tak, więc jakby tu jest jeszcze przynajmniej to jedno znaczenie symboliczne, kiedy Mattia Preti właśnie w tym obrazie jakby mówi o tych, nawet nie prapoczątkach, bo jeszcze jakimś takim preludium do prapoczątków Rzymu, kiedy przedstawia ojca miasta, można powiedzieć, i w ogóle całej tej potęgi starożytnego Rzymu, którą bardzo się starano w czasach nowożytnych jakby, nie wiem czy odtworzyć, tak, na pewno w jakiś sposób tak, naśladując dzieła starożytnych, odwołując się do starożytnych ideałów, naprawdę bardzo, nazwijmy to,
nie wiem, czy to jest dobre słowo, opłakiwano upadek Imperium Rzymskiego, ale jakby cały czas odczuwane to było jako strata, tak? A jednocześnie właśnie doceniano dokonania starożytnych i starano się właśnie zleceniodawcy, mówimy o zleceniodawcach, którzy jakby starali się właśnie zamawiając dzieła sztuki i jakby tworząc ten klimat intelektualny, który właśnie no, jako ten główny punkt odniesienia miał starożytny Rzym, jakby właśnie w ten sposób jakby wskrzesić tą chwałę starożytnego Rzymu, no a tutaj papiestwo miało w tym swój wielki udział i w ogóle no, hierarchowie z tej hierarchowie kościoła katolickiego niewątpliwie przebywający, mieszkający w Rzymie, bo mówimy teraz przecież o Italii i o Rzymie. I wreszcie postać kobieca. Śmierć Dydony. Skoro jesteśmy przy Eneaszu, to też nie sposób pominąć tej postaci, którą no właśnie też się okazuje, że Mattia Preti przedstawił. Zapewne też nie bez przyczyny. I no, mamy tutaj znowu Eneidę. Ale to już jest scena późniejsza i scena, w której Eneasz jest tylko obecny w ten sposób, jeżeli o nim powiemy. Bo jak może Państwo pamiętacie, Eneasz zatrzymuje się po ucieczce z Troi w Kartaginie, gdzie jest przyjęty, jest goszczony przez królową Kartaginy Dydonę. Wywiązuje się między nimi uczucie, i, no ale ostatecznie tutaj zawsze bogowie mają jednak pierwsze słowo i każą Eneaszowi opuścić Kartaginę, udać się do Italii, gdzie wreszcie no, ma nastąpić założenie Rzymu, tak? Gdzie Eneasz ma się przyczynić do założenia Rzymu, więc jakby cały czas ten Rzym, widzicie Państwo, gdzieś tam w tle jest, prawda? I że, ale to też jest ciekawe, prawda? Kiedy tylko zaczynamy mówić o tym obrazie, bo kiedy my na niego tylko patrzymy, prawda? Jako na takie dzieło barokowe, bardzo takie dynamiczne, dzieło, które no, ma nas poruszyć, bo mamy tutaj tą piękną kobietę, która za chwilkę popełni samobójstwo, opłakując odjazd Eneasza. Ta scena znowu jest pełna tych takich kontrastów między bielą jej skóry, znowu tą nasyconą kolorystyką jej szaty. Postać Dydony jest oświetlona, podczas gdy reszta obrazu jest trochę bardziej stonowana. Prawda? Więc cały czas to dążenie barokowe, dążenie do poruszenia widza i tego, żeby właśnie dzięki temu poruszeniu i emocjom jakby wchłonął ten temat. No właśnie, i dopiero kiedy o tym obrazie rozmawiamy, zaczynamy go analizować, te wszystkie treści zaczynają do nas docierać i o to chodziło, bo te obrazy miały być nie tylko, no właśnie, jakąś pustą dekoracją, one miały być czymś więcej, przecież te obrazy zamawiano na lata, to nie był ruchomy telewizor, nie był film, prawda, który się zobaczy. Nie, one wisiały latami, one miały poruszać latami, służyć, nazwijmy to, na lata. Jeszcze jedna wersja śmierci Dydony, żeby zobaczyli Państwo, że nie tylko te gry różne w tryk-traka i inne gry planszowe były powtarzane przez Mattię Pretiego, ale jeżeli jakiś obraz, jego temat się spodobał, to artysta otrzymywał zlecenia na to, żeby przedstawiać go po raz kolejny. W tym wypadku no, jakby Mattia Preti podszedł ambitnie do tematu, czy raczej do zadania, bo jak widzicie Państwo zmienił kompozycję. I tu jest ciekawa rzecz, bo tutaj pokazuje ten obraz w zestawieniu Śmierć Dydony, w zestawieniu z Judytą, która prezentuje głowę Holofernesa, i to jest już postać biblijna. I teraz wydaje się, że oba obrazy zostały zamówione przez tą samą osobę, one mają podobne wymiary. I tutaj jest ciekawa teza, która mówi, że to zestawienie jest nieprzypadkowe. Zostały wybrane dwie kobiety, Dydona i Judyta.
Dydona, która popełnia samobójstwo w obliczu rozpaczy, to jest taki rozpaczliwy gest w jakiejś desperacji, i Judyta, która właśnie nie traci nadziei, która jakby jest jej przeciwieństwem i w obliczu, no właśnie, w obliczu zagrożenia. Kiedy jej rodzinne miasto Betulia jest zagrożone przez najazd, udaje się do obozu wroga, spotyka się z Holofernesem, fakt, podstępem, ale co jest jej akurat paradoksalnie liczone na plus, nazwijmy to, podstępem zabija Holofernesa, no i niestety, no, muszę przekazać tą brutalną prawdę, jak Państwo zapewne pamiętają, pozbawia go głowy i prezentuje ją swojemu ludowi. Bogata, piękna, pobożna Judyta. Tego typu historie, ich przedstawianie miało służyć właśnie jako tak zwane egzempla, przykłady właśnie cnót moralnych, często właśnie zestawiane jako taki kontrast, tak? W tym wypadku Dydona, którą pokazuje zbliżenie twarzy po lewej stronie, i Judyta po prawej. I jeszcze taka jedna uwaga tutaj, to są lata już, przepraszam, 70., tak? Widać jakby kolejną przemianę u Mati Pretiego. Tutaj następuje takie pewne stonowanie tej kolorystyki. Widzicie Państwo, że te ciała są też takie niesamowite, bo one są takie jakieś, szczególnie w przypadku Dydony, takie wręcz takie szarawe, ale to wynika też z techniki malowania, stosowania jakichś tam podmalówek. Już pozwolę sobie nie wnikać tu w szczegóły. Tak. Zobaczmy, co dalej, bo mamy jeszcze parę ciekawych przykładów. Tutaj temat z literatury tym razem. Temat z literatury. Klorynda ratuje Olinda i Sofronię, i to jest temat z Jerozolimy Wyzwolonej, sławnego poematu, który powstał w 1581 roku, czyli... No właśnie, to jest mniej więcej, ile tutaj, jak sobie dodamy, kilkadziesiąt lat wcześniej, przed powstaniem tego dzieła, a jednak dzieła malarskiego, a jednak cały czas musiał wywoływać emocje, cały czas był istotny także dla zleceniodawców niewątpliwie. To jest taka niesamowita dosyć kompozycja, bym powiedziała, że to jest taka odwrócona litera L, prawda, bo zaraz tutaj użyję wskaźnika. Mamy tutaj po prawej stronie Sofronia przywiązana do pala. Za chwileczkę ma zostać spalona na stosie, ponieważ postanowiła wziąć na siebie winę. Winę taką, że... Muszę na szybko powiedzieć, przypomnieć po prostu tą historię, bo to jest druga księga Jerozolimy Wyzwolonej. Chodzi o to, że jesteśmy w czasach pierwszej krucjaty. Krzyżowcy mają zdobyć Jerozolimę. Broniący się w Jerozolimie muzułmanie mają taką ideę, że jeżeli ikona, przedstawienie Matki Boskiej z kościoła chrześcijańskiego zostanie z niego zabrane, ukryte, to na pewno krzyżowcy wtedy miasta nie zdobędą. Obraz zostaje więc przez tych broniących się w mieście ukryty. No, ukryty w meczecie, ale potem z niego znika. No i jest... Tutaj są próby oskarżania jakby całej społeczności chrześcijańskiej. No tutaj cały czas, no, w twórczości Mattia Pretiego też się ten temat przewija, tych walk między różnymi wyznaniami, bo no, co tu dużo mówić, no, był rycerzem maltańskim, a przecież ten zakon był powołany do tego, to był zakon rycerski, który miał aktywnie i robił to aktywnie, bronił Europy przed najazdami Imperium Osmańskiego, więc no, musimy to sobie powiedzieć wprost.
wprost, tak, że tutaj także w takich dziełach sztuki też jakby ta tematyka się przewija, chociaż nie jest tutaj, prawda, to wszystko jakby zapisane tekstem, tak, ale znowu czytając te obrazy, patrząc na nie, to wszystko, analizując je, możemy to wszystko wyczytać. Wracając do historii przedstawionej na obrazie, Sofronia postanawia wziąć winę na siebie, mówi, że to ona tą ikonę czy obraz wykradła z meczetu, więc zostaje skazana na śmierć przez spalenie. Potem jej ukochany Olindo próbuje ją ocalić, więc również zostaje skazany na spalenie na stosie razem z nią. Więc widzicie Państwo, że to jest nagromadzenie akcji. O to chodziło, o te emocje. Ale w ostatniej chwili oboje są ratowani przez Kloryndę, tajemniczą Kloryndę, która zostaje potem wojowniczkę muzułmańską, która jakby no docenia ich postawę. Więc tutaj w tym obrazie jest nagromadzonych naprawdę mnóstwo takich symbolicznych elementów, które mówią właśnie, które postawy, decyzje są dobre, jak należy postępować. Więc znowu taki wykład moralny. Ja tu starałam się bardzo to skrócić. Ciekawe, aha, właśnie, pokażę od razu, no widzicie Państwo, właśnie pokazuję dwie fotografie, bo zobaczcie Państwo, jak bardzo się różnią te reprodukcje, dlatego chciałam pokazać, żebyście Państwo zobaczyli, prawda, tu zupełnie jakaś taka zszarzała ta kolorystyka, tu na tym zdjęciu nieco bardziej jednak ciepła. A tu jeszcze jedna realizacja z Los Angeles, tego samego tematu, troszeczkę inaczej zakomponowana, może tak bardziej malowniczo, gdzieś tam w to miasto, w tle już gdzieś ginie. Widzicie Państwo, że to już jest takie nie tak bardzo określone, jak to widzieliśmy do tej pory. Tu rok 46, rok 60, kilkanaście lat później jakieś takie większe rozmalowanie, ograniczenie liczby postaci. Obraz, ten, który pokazywałam wcześniej, został zamówiony przez kardynała Palotte, który był który rządzić Rzymem. I to jest ciekawa sprawa, bo tutaj wreszcie możemy coś więcej powiedzieć. To znaczy kardynał Palotta, jemu zależało bardzo na utrzymaniu w mieście sprawiedliwości, porządku. Ale też podobnież cechowała go pewna taka, no cóż, co tu dużo mówić, musimy użyć jakichś takich, powiedzmy, słów wyższego rzędu, łagodność, uczciwość, pewna taka sprawiedliwość, podobnież rzadko wydawał wyroki skazujące, więc jakby zamawiając obraz tego typu, być może uosabiał się jakoś z postacią Kloryndy, która właśnie poruszona jakby postawą tych, którzy są skazani na śmierć, jednak decyduje się, która postanawia ich ocalić w ten sposób, że za swoje zasługi żąda od rządzącego miastem Aladyna, no właśnie, życia tych dwojga. Nie chce nic innego, chce ich po prostu ocalić. I kolejna historia. Ale tym razem już postać, chociaż jakby patrząc na obrazy Matti Pretiego, nie wyczuwamy tutaj jakiejś różnicy, prawda? Tu mamy jakieś cały czas mniej więcej te same stroje nawiązujące do czasów Matti Pretiego. Przewijają się ci mężczyźni w zbrojach, kobiety w sukniach, z czasów w sukniach zbliżonych jakby do tych, które były noszone w czasach Matti Pretiego. Tu nie ma jakiegoś takiego szaleństwa, fantastycznych strojów. Co też jakoś zbliża te postaci jednak do czasów, w których Mattia Preti żył, jednak zbliża do i pozwala jakby tym, pozwalało myślę tym osobom, które zamawiały te obrazy, też jakby bardziej się poczuć współcześnie z tymi dawnymi postaciami, bardziej te obrazy odczuć, odnieść do siebie. Tutaj z kolei właśnie postać historyczna Sofonisby, która była córką wodza Kartaginy i tutaj historia się dzieje między pierwszą a drugą wojną kartagińską. Kartaginy, która no właśnie jest wrogiem Rzymu,
więc znowu, tak? Patrzymy na coś innego, ale cały czas znowu ten Rzym jest gdzieś tam w tle obecny. Sofonizma, która wypija kielich trucizny z całkowitym spokojem, jak widzimy, po to, żeby, jak chce przekaz, nie być uczestniczką triumfu rzymskiego, żeby nie być po prostu pokazywaną jako zdobycz Rzymian na triumfie, w Rzymie po prostu. Więc tutaj znowu jakieś takie wyniesienie tej postawy kobiety, która wybiera honor, honorową śmierć zamiast poniżenia. No a tutaj, no właśnie, troszkę taka scena, która no, znowu nas bardzo, bardzo poruszy, bo nie wiem, to chyba nie są obrazy, które są bardzo, jestem osobą wrażliwą, nie ukrywam, i tutaj one są dosyć poruszające, bo tu mamy niestety jakieś obcięte głowy, więc no ale taka jest ta historia. Również podobnież prawdziwa przedstawia królową Tomiris, królową wojowniczego ludu żyjącego w Środkowej Azji, która pokonała Cyrusa Wielkiego, władcę Persji. No i właśnie tu jest taka scena, która już jest zakończeniem odwetu Tomiris, bo w czasie walk syn Tomiris zginął, otoczony przez wrogów, popełnił samobójstwo. Spargapis się nazywał według przekazów. No i jakby rozwścieczona tym, no i oczywiście przeżywająca dramatycznie śmierć syna swojego następcy, królowa Tomiris pokonała ostatecznie Cyrusa Wielkiego. No i cóż, jakby to widzicie Państwo, co tam się wydarzyło. Cyrus Wielki został pozbawiony głowy, która została przyniesiona królowej. Ja nie mogę już dalej mówić o szczegółach, bo są one bardzo drastyczne. No dobrze, jego głowa została zanurzona w takiej misie z krwią pokonanych wrogów. Tylko tyle powiem, ale to już jest i tak dużo. I znowu, widzicie Państwo, pokazuję, jak mówię, trzy kolejne realizacje tego tematu. Ta pochodzi z Luwru i powiem, że jak ją zobaczyłam, to byłam dosyć zdziwiona, bo ona jest umieszczona gdzieś wysoko i troszeczkę nachylona i tam ledwo co widać i trudno się trochę zorientować w tym, co to jest. Nawet sami tutaj, nawet w Luwrze to trwało, już oczyszczanie tego obrazu, który trafił tam do zbiorów, trafił w nie za dobrym stanie, też chwilę zajęło, no ale potem się okazało, że to jest właśnie ta sama scena powtarzana, jak widzicie Państwo, przez Mattiego Pretiego w różnych wersjach. Czyli jakby, no nie wiem, można powiedzieć, że tu jest takie obrazowanie jakiejś takiej jakby sprawiedliwości dziejowej, która się jakby wydarzyła wobec Cyrusa Wielkiego. Nie wiem, z drugiej strony właśnie jest pokazywana paradoksalnie to oddanie matki synowi, nie wiem, swojej rodzinie, prawda? No ale znowu to jest kwestia tego, kto zamawiał ten obraz, co chciał przekazać, bo tego typu dzieła były pokazywane, no nie całkiem publicznie, nie istniały jeszcze muzea w dzisiejszym kształcie. One były zamawiane do rezydencji prywatnych. Prywatnych jak prywatnych, ale jeżeli to były rezydencje kardynalskie, na przykład w Rzymie, czy rezydencje, no nie wiem, czy powiedzmy wielkiego mistrza na Malcie, tak? To jednak te miejsca były odwiedzane przez licznych, powiedzmy chociażby petentów, nazwijmy to, przez posłów i tak dalej. I zawieszane w podkojach recepcyjnych, w jakichś antyszambrach, przedpokojach tego typu dzieła, no miały być szanse właśnie dyskutowane, ale też miały komunikować. Ja popieram takie, a nie inne idee. Ja popieram idee republikańskie. Ja jestem władcą dobrym, sprawiedliwym, który jest łaskawy wobec tych, którzy postępują przeciw prawu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna postać,
Belizariusz, który otrzymuje jałmużnę, pokazuje, bo jakby ten wybór postaci jest bardzo ciekawy, bo tutaj mamy wielkiego wodza z czasów już Bizancjum, tego, który był wodzem za czasów Justyniana i brał udział w licznych kampaniach wojennych, stoczył wiele bitew. Pierwszą, kiedy miał 25 lat, przeciw Persom, potem walczył przeciw Wandalom w Afryce, Gotom, w Italii i tak dalej. No, ale popadł w niełaskę w wyniku spisków na dworze, ale mówimy tu już o postaci historycznej, jeszcze raz podkreślam. No i właśnie, według niektórych przekazów został podobnież oślepiony i jako ślepiec, no, już i pozbawiony łaski, stał się żebrakiem, no i miał przesiadywać podobnież u bram miasta Konstantynopola, gdzie właśnie, no tutaj różnie jakby interpretowano te sceny, żołnierze, jakby jego, nie wiem, można powiedzieć dawni podwładni, no udzielali mu jałmużny, tak mówiąc w dużym skrócie, więc tu jest taka, no też taka, z jednej strony taka, no nie wiem czy przestroga, ale właśnie trochę taki wyrażenie żalu za utraconą wielkością, ale to dzieło ma też taki wymiar, chyba miało dosyć osobisty dla Matti Pretiego, bo być może pamiętacie Państwo, a jeśli nie, to zachęcam do odwiedzenia wystawy tutaj w Łazienkach, gdzie jest pokazany pięknie, jest pokazane sklepienie katedry świętego Jana w La Valetcie. Sklepienie, które zostało ozdobione freskami, czy no, to, fresk to nie jest dobre słowo, malowidłami przez Mattia Pretiego. Mattia Preti poświęcił na tą pracę kilka lat swojego życia. To była bardzo ciężka praca, ale wynagrodzenie, które otrzymał, nie było satysfakcjonujące. Podobnież nie było w stanie pokryć poniesionych kosztów. I tutaj znalazłam taką sugestię, że być może ten obraz, który powstał właśnie jakby pod koniec tej pracy, no jest takim wylaniem żalów przez Mattię Pretiego, że no właśnie on jest jak ten Belizariusz, który był kimś wielkim, bo przyjeżdżając na Maltę on już był uznanym malarzem. Nie był byle kim, tak? Nazwijmy to, porzucił papieski Rzym, porzucił bogaty Neapol, nie wiem, przecież mówiłam, był w Wenecji, w innych miastach, realizował naprawdę wielkie zlecenia, tak? Freski, obrazy sztalugowe i proszę, przyjeżdża na Maltę, realizuje dzieło, nie wiem, czy dzieło życia, pewnie tak, bo jednak pomalowanie tego sklepienia wymagało naprawdę tytanicznej pracy. No i dostaje niewystarczającą zapłatę, prawda? No i to mogło go tak jednak dosyć poruszyć. To jeszcze tylko pokazuję jako takie ciekawe zestawienie, bo to jest po lewej wyobrażenie Matti Pretiego, a po prawej przedstawienie Belizariusza z jego czasów, z Bazyliki San Vitale, to jest fragment sławnej mozaiki pokazującej orszak cesarski. I tutaj scena, która tak, na zakończenie chcę jeszcze pokazać sceny alegoryczne, które są no właśnie wielopostaciowe, ale już nie odnoszą się w zasadzie do historii żadnych konkretnych osób. To jest scena, która, no widzicie Państwo, to malarstwo barokowe, nie wiem, jak Państwa mnie porusza, bo ta tematyka, która jest pokazywana, z jednej strony jest brutalna, z drugiej strony mamy tu jakieś nagie postaci. Być może, no nie wiem, z jednej strony może na nas to dziś aż tak nie działa, a z drugiej strony, no cóż, mamy przykład takiego dzieła, które nazywa się Caritas Romana, czyli rzymskie miłosierdzie. I to jest taki temat alegoryczny, dwupostaciowy, podejmowany przez bardzo wielu artystów nowożytnych. To jest historia opisana przez autora Waleriusza Maksymiusza, który napisał ksiąg 9 o słynnych czynach i postaciach. I wyobraźcie sobie Państwo, że to jest taka historia, no właśnie trochę taki przekaz symboliczny, pewna taka historia symboliczna o tym,
jak córka ratuje uwięzionego ojca, który skazany na karę więzienia, ojciec o imieniu Simone, córka o imieniu Pero, ratuje go od śmierci głodowej, karmiąc go piersią. Nie będę komentować, mogą sobie Państwo pomyśleć, co Państwo chcecie. Rzeczywiście temat cokolwiek kontrowersyjny. Jego przedstawienia były, realizacje tego przedstawienia były bardzo różne, bardzo sensualne czasami. Okazuje się, że jednak ten temat był chętnie pokazywany, na pewno ze względu na jego właśnie wizualną, sensualną atrakcyjność. Był podejmowany przez, zresztą nie tylko przez mężczyzn, Artemisia Gentileschi również malowała obraz o tej tematyce. No i właśnie tutaj w tym wypadku mamy, nie chodzi nawet o samą tą historię, o to, że oni mieli jakieś konkretne imiona według Waleriusza Maksymiusza, ale raczej właśnie o samą treść, o to poświęcenie, tak, o to ratowanie czyjegoś życia. Chociaż pod płaszczykiem takiej historii też chętnie po prostu pokazywano takie obrazy właśnie o treści jednak, co tu dużo mówić, erotycznej. I przedstawienie bardzo rozbudowane. Okazuje się, że Mattia Preti chętnie się podejmował również właśnie tego typu scen, chociaż ta została zrealizowana prawdopodobnie we współpracy z jego bratem Gregorio Pretim, o którym wspominałam na początku. Alegoria pięciu zmysłów. Znowu szalenie popularny temat w czasach nowożytnych, realizowany przez wielu artystów, czasem jako osobne obrazy. Czyli byłoby powiedzmy pięć obrazów, każdy z nich przedstawiając inny zmysł, no ale jak przedstawić zmysły? No, po lewej stronie mamy zmysł słuchu, bo widzimy tam mężczyznę grającego na harfie. W środku mamy scenę, w której kobieta nalewa wino do kielicha, więc oczywiście zmysł smaku i tak dalej. Kiedy popatrzymy sobie na te postaci, nie wiem, jeszcze po prawej stronie mamy w głębi scenę wróżenia z ręki, zmysł dotyku i tak dalej. Przepraszam za to, że to zdjęcie jest trochę takie nieostre, ale znowu w galerii Doria Pomfili ten obraz jest umieszczony wysoko, pod kątem. Trudno go sfotografować. Akurat to zdjęcie, myślę, że po prostu właśnie też trudno jest czasem zdobyć te reprodukcje, więc akurat tutaj dałam zdjęcie własne. Beocjusz i filozofia. No tutaj jest ciekawe połączenie, bo tutaj jest postać historyczna starożytnego, czy też żyjącego na progu starożytności, powiedzmy bardzo, bardzo wczesnego, jeżeli tak można powiedzieć, średniowiecza, zależy jak to widzimy, filozofa, który skazany na śmierć, pocieszany jest przez filozofię pod postacią tej młodej kobiety. Więc widzimy, że jakby to połączenie postaci świata realnego i świata pojęć też było możliwe. Triumf miłości. Dosyć może być też to dzieło zaskakujące. Znowu widzicie Państwo, że do tego alegorycznego dzieła został użyty poziomy format. O co chodzi z tym triumfem miłości? To jest przedstawienie, które, tytuł jest dosyć jasny, tak? Mamy tutaj na piedestale pośrodku przedstawionego Amora, czyli miłość, tak upostaciowaną miłość, która ma zasłonięte oczy, jak to Amor trzyma łuk, z którego wypuszcza strzały w serca ludzi, a wokół niego, wokół tego, powiedzmy, że parednego takiego wozu, którym jedzie, przedstawiony jest tłum postaci. To są postaci historyczne, postaci z literatury, bo chociażby tutaj z literatury, z mitologii, bezpośrednio pod postacią Amora widzimy na przykład Europę porwaną przez Jowisza według mitologii, tak? Więc wszystkie postaci zgromadzone wokół jednego Amora.
I to znowu nie jest pomysł Mati Pretiego do końca. Kompozycja owszem, ale ten pomysł został zaczerpnięty jeszcze z czasów wcześniejszych. Petrarka opisał tego typu właśnie triumfy. Oczywiście w sposób poetycki, są poematy, które traktują o triumfie, o wielkości pewnych pojęć, które istotne dla ludzkiego życia. I tutaj właśnie jako przykład wybrałam ten zrealizowany właśnie przez Matię Pretiego triumf miłości. Na zakończenie pokazuję jeszcze to, jak Matia Preti także w obrębie takiego miejsca, jakim jest Katedra Świętego Jana Chrzciciela w La Valletta, potrafił z jednej strony to jest miejsce oczywiście kultu, ale znalazło się tutaj też miejsce, oczywiście za zezwoleniem i na pewno za poleceniem zakonu maltańskiego, na to, żeby pokazać po prostu alegorie symboliczne. Nie do końca symboliczne. Chodzi o to, że to jest przedstawienie triumfu zakonu świętego Jana pod postacią tych licznych tutaj zgromadzonych osób. Ta kobieta, która jest ukazana w centrum nad oknem z flagą, godłem zakonu maltańskiego, godłem zakonu joannitów. Ta postać jest, ona uosabia zakon maltański, który depcze tutaj w to sposób dosłowny wrogów zakonu maltańskiego. To są postaci niewolników. Ewidentnie tutaj widać, że oni, szczególnie ten mężczyzna po lewej stronie, on nosi jednak taki strój z Bliskiego Wschodu. Więc to są bardzo konkretne odniesienia, dlatego tak trochę unikam tego słowa symbol, bo to jest właściwie ucieleśnienie, takie bardzo, bardzo konkretne pokazanie, tak? Tego, czemu się poświęcał zakon maltański, ale też po lewej stronie u dołu widzimy zakonnika maltańskiego, który zajmuje się chorą osobą, więc tutaj są pokazane różne aspekty tej działalności joannitów. I podsumowując, mogę tylko tyle powiedzieć, albo aż tyle, że Matia Preti był artystą rzeczywiście niesamowicie takim różnorodnym, jeżeli chodzi o tą stronę artystyczną. Starałam się tutaj Państwu, to jest oczywiście czubek góry lodowej, pokazać parę przykładów tego, jak się zmieniał jego styl, pokazać, jak wiele tematów podejmował, prawda, nie tylko w zakresie sztuki religijnej, ale właśnie sztuki portretowej, a szczególnie właśnie też tych rozmaitych alegorii, przedstawień symbolicznych, które tak wiele w sobie potrafiły zawrzeć na poziomie symbolicznym, znaczeniowym, które miały i w założeniu mają dalej odnosić nas do jakichś takich głębszych pokładów ludzkiego życia i przekazywać wcale konkretne treści. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zobaczenia wystawy, na której przyjechały dzieła z Malty, przyjechał piękny obraz, który przedstawia świętego Jana Chrzciciela z barankiem. Jest też ta rekonstrukcja sklepienia kościoła świętego Jana w La Valletcie. No i dwa obrazy warszawskie. Też możemy docenić jakby polskie zbiory, bo i Muzeum Narodowe. Warto zaglądać do muzeów. Polecam, bo po prostu nagle się okazuje, że są tam jakieś ciekawe rzeczy. Może wcześniej byśmy tak nie zwracali uwagi na tą scenę Bożego Narodzenia Matii Pretiego, a nagle się okazuje, Matia Preti, wielki, wielki malarz. Dziękuję jeszcze raz pięknie za udział. Żegnam się z Państwem i zapraszam do zwiedzenia wystawy. Zachęcam. Ja też zapraszam do odwiedzenia wystawy, ale jeszcze pozwoli Pani, że oddam głos publiczności. Zapytam, czy są tradycyjnie już, czy są pytania do dzisiejszego wykładu.
Jeszcze będzie pewnie okazja do rozmów w kuluarach, czy potem jeszcze do zadawania pytań, nie wiem, online? Nie wiem, online nie ma, nie ma chyba żadnych pytań online. Nie ma też sali. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na kolejny wykład, który odbędzie się 15 lutego, jak zwykle w środę o godzinie 18. To będzie troszeczkę inny wykład od tych, które usłyszeliśmy do tej pory, bo spotkamy się z panią Anną Bentyn, osobą, która specjalizuje się w oświetlaniu ekspozycji muzealnych i wydobywaniu walorów estetycznych dzieł sztuki w kontekście muzealnym i w kontekście ekspozycji. Zapraszam więc na ten wykład. Będzie na pewno bardzo interesujący, trochę inny, ale prawdopodobnie tak samo frapujący. Zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również.